Stój! Podejdź do ściany! Do ściany! Strzały, uprowadzenie komendanta Ełckiej WKU przez terrorystów i negocjacje prowadzone przez specjalistów. Na szczęście to były tylko ćwiczenia zorganizowane dziś przez policję i wojsko na terenie siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku. Według scenariusza antyterroryści musieli poradzić sobie z porywaczami, których celem okazał się komendant placówki. Dzięki wspólnym działaniom policji, negocjatorów i wojska udało się jednak zapanować nad sytuacją. Jak powiedziała Radiu 5 Dorota Kowalczyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku, celem ćwiczeń było przygotowanie policjantów na każdy scenariusz oraz usprawnienie współpracy między policją a wojskiem. Celem tych ćwiczeń było przygotowanie policjantów na zaistnienie scenariusza, który dzisiaj był przygotowany, a także usprawnienie współdziałania między różnymi służbami, między innymi policją i wojskiem. Założenie było takie, że oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że na teren Wojskowej Komendy Uzupełnień weszło dwóch uzbrojonych mężczyzn. Jak się później okazało, porwali oni komendanta i wysuwali różne żądania. W miejsce to zostali w pierwszej kolejności wysłani policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego, którzy mieli za zadanie zorientować się w sytuacji, jaka zaistniała. W dalszej kolejności okazało się, że był potrzebny udział negocjatorów policyjnych. Zostały też wezwane służby antyterrorystyczne. Jednak w wyniku działania negocjatorów sprawcy poddali się. W ostatniej chwili jednak jeden ze sprawców wycofał się i było konieczne zastosowanie grupy sztormowej z użyciem psa służbowego. Oprócz współpracy ważnym celem operacji było pokazanie, jak ważna jest praca mediatora, który w tym konkretnym przypadku przyczynił się do uratowania życia osoby uprowadzonej, mówi major Mirosław Stawarz, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Główny cel tych zajęć było pokazanie działań policji, a w szczególności mediatora. Sytuacja była taka kryzysowa, związana z tym, że potencjalni napastnicy żądali danych ewidencyjnych o żołnierzach rezerwy i zaatakowali Wojskowego Komendanta Uzupełnień. I to była główna przyczyna skierowania przez policję mediatora, który miał za zadanie właśnie ocalić życie dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień. No jak widzieliśmy, akcja się powiodła, mediacje również. W związku z tym zajęcia osiągnęły swój cel. Zarówno policjanci, jak i żołnierze pozytywnie oceniają całą akcję odbicia zakładnika z rąk terrorystów i podkreślają, że takie szkolenia pozwalają lepiej przygotować funkcjonariuszy na takie ewentualne zagrożenia.